Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w dniu 1 czerwca 2022 roku. Otwieram 40. sesję Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał, ponieważ jest nas tutaj, widzę 13. Mam 15 radnych, brakuje pochodców, ale mam nadzieję, że dojdą. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie kworum na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przywitam pana burmistrza Dobrowolnia Pajańskiego, pan zastępca Bartłomieja Kolewskiego. Witam serdecznie państwa radnych. Witam pracowników urzędu. Witam panią przewodniczącą samorządu mieszkańców, panią Monikę Argus-Hubiś. Witam mieszkańców. Witam serdecznie państwa, którzy oglądają nas dzisiaj na swoich monitorach. Proszę państwa, zarówno pan burmistrz, jak państwo radni otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji. W związku z powyższym mam pytanie, czy chcecie państwo wnieść coś, czy bądź zdjąć z porządku dzisiejszych obrad? Proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym zgłosić wniosek o uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kazimierz Dolny na lata 2022-2025 oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 27/204/21 w sprawie udzielenia poręczenia firmie Dariusz Osiak, Biuro Przygotowania Projektów i Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Można. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Rzeczyński. Ja chciałem wnieść, postawić taki wniosek o to, aby w dniu dzisiejszym Rada
rozpatrzyła dwie uchwały zebrania miejskiego, które były rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Budżetu, na ostatniej Komisji Budżetu. Dotyczy tutaj wymówienia pomieszczenia dla Orange, jak też i wydzielenia do dyspozycji sołectwa środków pozyskiwanych za wynajem świetlicy oraz pomieszczenia tego obiektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może chwilkę do pani inspektor, bo musimy to wprowadzić. Czyli przystępujemy do głosowania pierwszego wniosku pana burmistrza. Proszę państwa o naciśnięcie przycisku kworum. Mam rozładowane. Dobrze, tak głosujemy ewentualnie i tak później przyłączymy się do nas. Proszę państwa o zagłosowanie. Trzynaście głosów za, zero przeciw, dwie osoby nieobecne. Projekt został przyjęty. Proszę bardzo, następny punkt. Cztery osoby za, 8 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Tego punktu nie będziemy dzisiaj wprowadzali do porządku naszych obrad. Teraz chciałbym, byście państwo przegłosowali cały porządek dzisiejszego posiedzenia z dodatkowymi punktami. W związku z powyższym, proszę państwa, o naciśnięcie przycisku kworum. Pan Janów Kowalski, proszę. Moment, przepraszam. Głosujemy za porządkiem obrad. Jest. Bardzo. Głosujemy porządek dzisiejszej sesji. 13 głosów za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Porządek dzisiejszej sesji został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu, a więc przyjęcie protokołu z 39 sesji Rady Miejskiej. Proszę państwa radnych o kworum. Ale właśnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Porządek.
przyjęcie protokołu 39 sesji Rady Miejskiej. Porządek już ustaliliśmy. Przegłosowanie. Przyjęcie protokołu. Tak, przyjęcie protokołu 39 sesji. Dziękuję bardzo. 11 głosów za, 0 sprzeciw. 2 osoby się wstrzymały. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Informacje przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczący komisji oraz odczytanie wyroku Sądu Rejonowego w Lublinie, Lublin Wschód. Pozwólcie Państwo, że odczytam najpierw korespondencję. Informacja o korespondencji. Burmistrz pan Artur Pomiański przekazał Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kazimierz Dolny, sprawozdanie finansowe za rok 2021, a także raport o stanie gminy za rok 2021. Bardzo proszę, aby komisja rewizyjna podjęła prace mające na celu przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza za rok 2021. Radny Janusz Kowalski złożył interpelację w sprawie lokalizacji straganu na działce gminnej numer 2127-2, którą przekazałem burmistrzowi celem udzielenia odpowiedzi radnemu. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie przekazał uwagi do uchwały nr 38/272 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie placu drogowego, którym zarządza gmina Kazimierz Dolny. Obecnie Urząd Miasta prowadzi korespondencję z Urzędem Wojewódzkim celem określenia zakresu koniecznych zmian przedmiotowej uchwały. Radny Janusz Kowalski przekazał radnym pismo, jakie otrzymał z Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące budowy budynku usług kultury i handlu na działce nr 801/27 i działce 823 przy ulicy Sadowej. Radny Janusz Kowalski przedstawi wniosek o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji w celu omówienia problematyki dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wniosek o przeprowadzenie kontroli projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Kazimierz Dolny, Chorowianka, Męćmierz, Okale. Ponadto radny Janusz Kowalski kieruje do wiadomości Rady Miejskiej korespondencję dotyczącą orzeczenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Równanej Izbie Obrachunkowej w sprawie naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych. Do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Lachus PHU Krzysztof Lachowski ze Świdnika, w którym informuje, że prowadzona inwestycja przy ulicy Doły 4 dotycząca rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o budynek z apartamentami do obsługi ruchu turystycznego weszła w końcową fazę. Zakończenie i oddanie do użytku planuje się do końca 2022 roku. Ponadto piszący wnosi o uchwalenie najbliższej sesji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wyznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z projektem uchwały włożonej do publicznego oglądu za obwieszczeniem burmistrza z dnia 27 stycznia 2020 roku. Powyższe pisma są dostępne dla Państwa radnych w systemie e-sesja informatyw Biura Rady Korespondencja. To tyle. Czy może z korespondencji. Panie Przewodniczący, czy do tych spraw w którym momencie mogę się odnieść? Jak będziemy. Będą pytania do tego, co przedstawiłem. Że... Czyli po odczytaniu wyroku będzie Pan. Dobrze, dziękuję. Udzielę głosu. A chcesz Pan odnieść do czego? Do korespondencji jeszcze? Tak. Proszę, może żeby później było więcej czasu. Znaczy, dwie kwestie. To jest po pierwsze, prosiłbym, żeby się radni wypowiedzieli na temat tych złożonych przeze mnie wniosków, bo to jest istotna rzecz, żeby w miarę możliwości zająć się planem, ponieważ obecna wersja planu również narusza zapisy w studium. Przeanalizowałem to i jeżeli w tej formie będzie wyłożony, uzgodniony i uchwalony, jest duże prawdopodobieństwo, że podobnie zostanie uchylony. Także chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, żeby z pełną świadomością radni zapoznali się z projektem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia związana z sytuacją dotyczącą rotacyjnego. Otóż zostałem
ponad tydzień temu zaproszony przez mieszkańców, no i którzy się skarżyli na niedokończoną inwestycję przez wykonawcę, czy przez inwestora, przepraszam. To jest między innymi ten pan, który tam ten pisał wniosek. I w czasie rozmowy z kilkoma osobami prosili, żeby kwestię powyższą załatwić. Więc ja mam wniosek formalny, aby w rotacyjnym Rada Miejska spotkała się z mieszkańcami, żeby znaleźć stanowisko mieszkańców, bo wynika z tego, że wykonawca wspólnie z burmistrzami, czy z władzą wykonawczą, nieistotne personalnie z kim, zobowiązał się do wykonania niezbędnych prac, które nie będą utrudniały mieszkańcom życia, ale w zamian za to oczekuje uchwalenia planu, co zostało przyrzeczone przez władzę, przez burmistrzów. Kłamstwo. Panie przewodniczący, ja bardzo proszę. Przepraszam, dobrze, dziękuję bardzo. Tyle w kwestii. Dziękuję tyle bardzo, przechodzimy do dalszej części. Przewodniczący, bo to jest kłamstwo wypowiedziane przez pana Kowalskiego. Pierwsza burmistrz ani nikt z urzędników nic nie obiecywał. Nie zobowiązywał do wykonywania żadnych prac, również nie zobowiązywał do uchwalenia planu. Plan uchwala Rada. Panie przewodniczący, żadnych rozmów, czy żadnych, tak, ustaleń, żadnych ustaleń z wykonawcą. Czy jest możliwość, żebyśmy się spotkali z mieszkańcami? Dobrze, porozmawiamy na ten temat dalej. Dobra. Mamy jeszcze inne punkty. Dzisiaj też będą debaty, zapytania, nie ma sprawy, będziemy na ten temat dyskutować, jeżeli takie pytanie padnie. Proszę Państwa, z Sądu Rejonowego w Lublinie, Lublin Wschód, z siedzibą w Świdniku, Wydział Drugi Karny, wpłynęło pismo do Urzędu Gminy. Jest to pismo z dnia 20 kwietnia 2020 roku. Data wpływu 26 kwietnia 2002 roku do Urzędu. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, drugi Wydział Karny w załączeniu przesyła podpis prawomocnego wyroku pierwszej i drugiej instancji dotyczący skazanego Janusza Kowalskiego. Muszę ten wyrok odczytać na dzisiejszej sesji. W związku z powyższym odczytuję wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2021 roku. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, drugi Wydział Karny w składzie przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Jeśipowicz, protokolant Edyta Anioł, Dagmara Stępień, Agnieszka Sokół, Mateusz Grost. Po rozpoznaniu dnia 12 lutego, 8 sierpnia, 15 grudnia 2020 roku, 17 marca, 12 sierpnia 2021 roku sprawy Janusza Kowalskiego, urodzonego 21 kwietnia 1962 roku w Połowach, syna Józefa i Sabiny z domu Sokiewicz, oskarżonego o to, że w okresie od 24 lutego 2017 roku do 14 listopada 2018 roku w Kazimierzu Dolnym, działając z czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru za pomocą środków masowego komunikowania na blogu www.januszkowalskikazimierz.pl pomawiał Grzegorza Dunię o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć pokrzywdzonego opinii publicznej i narazić go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowiska sekretarza gminy Wąwolnica. To jest oczywiście z artykułu 212 paragraf 1 KK w związku z artykułem 212 paragraf 2 KK i w związku z artykułem 212 paragraf 1 KK. Janusza Kowalskiego uznaje się za winnego dokonania zrzutnego czynu i za to z mocy 212 paragraf 1 KK w związku z artykułem 212 paragraf 1 KK i w związku z artykułem 12 paragraf 1 KK wskazuje go na grzywnę w liczbie 150 dziennych stawek po 20 zł. Na podstawie artykułu 215 KK orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości przez jego opublikowanie na blogu www.januszkowalskikazimierzdolny.pl przez okres 30 dni.
w terminie miesiąca od uprawnienia się niniejszego wyroku oraz poprzez odczytanie treści wyroku na sesji Rady Miejskiej w Pierzmierzu Dolnym w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Zasądza się od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 300 zł opłaty, zaś na rzecz oskarżonego oskarżyciela prywatnego Grzegorza Duni poniesione przez niego koszty postępowania. Tu jest pieczątka okrągła Sądu Rejonowego Lublin Wschód. Wyrok uprawomocnił się dnia 10 marca 2022 roku i podlega wykonaniu sędzia, podpisał sędzia Paweł Taraczuk, sędzia Sądu Rejonowego. To tyle, proszę Państwa, co do korespondencji odczytania wyroku w punkcie 4. Informacje teraz do przewodniczących komisji. Dzień dobry Państwu. Komisja Budżetu spotkała się na posiedzeniu w poniedziałek i zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisja Edukacji. Komisja Edukacji nie spotykała się na posiedzeniu od ostatniej sesji. Spotka się w przyszłym tygodniu 9 czerwca, ale ja jako przewodnicząca komisji brałam udział w 28 maja w festynie rodzinnym w przedszkolu i tu chciałam przekazać na ręce Rady i panu burmistrzu podziękowania za przyczynienie się do tego, że powstały piękne, nowe i bezpieczne przede wszystkim schody do przedszkola. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy inne komisje? Proszę bardzo, Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna nie spotkała się w ostatnim czasie, od ostatniej sesji. Natomiast planujemy następne posiedzenie, najbliższe posiedzenie 7 czerwca. Korzystając, że jestem przy głosie, to chciałbym powiedzieć, że planowane jest spotkanie w Wikarówce. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca o godzinie 16. Tematem tego spotkania, organizatorem jest Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień. Tematem tego spotkania będzie przygotowanie nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2029. Zachęcam mieszkańców uczestnictwa, przedstawicieli różnych grup, stowarzyszeń. Trzeba tylko potwierdzić swój udział odpowiednio wcześniej, jeżeli jest to możliwe, do biura Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień. Więc Państwa Radnych również zachęcam. Później mamy, tak uzupełniając wypowiedź Pani Przewodniczącej Komisji Edukacji, później mamy posiedzenie na drugi dzień Komisji Edukacji i Kultury, na którym też temat dotyczący świetlic wiejskich i też będzie poruszany i może gdyby chcieli Państwo radni też uczestniczyć, przedstawiciele świetlic, to gorąco zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Proszę Pani Janusz, żeby się odzwyczaić. Komisja Zdrowia nie spotykała się od ostatniej sesji. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze przewodniczący komisji chcieli zabrać głos? Pan Janusz, proszę. Pytanie do przewodniczącego Próchniaka. 7 jest przewidziana komisja rewizyjna. Będziemy opiniować absolutorium. Mam pytanie, czy w tym punkcie byłaby możliwość, żeby Pan zreferował dotychczasowe działania związane z wykonaniem uchwały dotyczącej kontroli w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego? Odpowiadając Panu Radnemu Kowalskiemu, to przypomnę, że w momencie, gdy była zmiana, zacznę od takiego tematu może. Gdy była zmiana przewodniczącego komisji w tej kadencji, proponowałem Pana Kowalskiego jako osobę, która mogłaby świetnie poprowadzić tą komisję. Oczywiście Pan Radny mało, że nie wyraził zgody, to jeszcze prześmierczo do tematu podszedł. Ja to traktowałem naprawdę jako poważną sprawę. Uważam, że pewnie dużo lepiej by prowadził tą komisję niż ja. Jeżeli
życzyłby sobie, to chętnie mogę zwolnić to miejsce dla pana Janusza i może dokończyć pracę komisji. Na pewno będzie to robił dużo lepiej, zamiast siedzieć z boku, przyglądać się i ewentualnie próbować każdego po kolei rozliczać. Nie chcę wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności, więc bardzo łatwo jest zwracać każdemu tylko naokoło uwagę. To tyle. Natomiast uważam, że w tym temacie przyjdzie odpowiedni moment na dyskusję. Mamy zaplanowane posiedzenie i mamy posiedzenie dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu i tematu absolutoryjnego. Prosiłem państwa radnych na ostatnim spotkaniu naszym na komisji, żeby wesprzeć mnie w przygotowaniu protokołu z czynności kontrolnych. Natomiast tylko tak naprawdę pan Jarek i pani Magdalena Sapała, za co im bardzo serdecznie dziękuję, przepraszam, Magdalena Grabczak, przysłali mi informację, nad którą pracowali. Natomiast od pana Janusza żadnych wskazówek, pomocy przy pisaniu protokołu do tej pory nie widziałem. Oczywiście ja ze swojej strony mogę zadeklarować, że postaram się przygotować protokół, czy jakby przygotować taką wstępną wersję, żeby państwo radni, członkowie komisji mogli się tym protokołem zapoznać, zaopiniować, ewentualnie nanieść swoje uwagi. No ale jest tyle informacji, cały gruby segregator dokumentacji. Naprawdę potrzeba trochę czasu, tym bardziej, że się pracuje w swoim, jakby poświęcam swój wolny czas, żeby przygotować ten materiał. Podsumować pracę przy tych czynnościach kontrolnych. A ja rozumiem, że bardzo łatwo jest tylko wytykać palcem i zwracać uwagę, niż tak naprawdę zaangażować się i trochę od siebie coś więcej dać i popracować. Więc tyle w tym temacie, natomiast nie przewiduję, żebyśmy rozmawiali na temat akurat tych czynności kontrolnych w najbliższym posiedzeniu. Natomiast oczywiście na temat sprawozdania z wykonania budżetu, wszystkich działań inwestycyjnych, wydatkowania środków w roku 2021, oczywiście tak. Natomiast ten temat na pewno będzie realizowany w późniejszym terminie. Także tyle w tym temacie. Mogę, panie przewodniczący? Ale proszę krótko. Króciutko. Panie przewodniczący, dotyczące zakresu praw, które wykonałem, odniosę się na komisji. Natomiast chciałbym panu zwrócić uwagę, że wnioskodawcą wniosku o tym, żeby komisja rewizyjna dokonała kontroli, byłem ja. Było to wypadkowo, czy około 15 sesji Rady Miejskiej. I panie przewodniczący, bardzo dobrze się składa, że na sali jest pan Jarosław Jaszczyński, który na jednej z sesji zarzucił mi udział w tej komisji, tłumacząc, że będzie kolejny, gdzie będziemy rozmawiali na temat zadawania pytań. Ale to nie o to chodzi. Ja mówię konkretne zadanie pytania. Prosiłem pana. Ja mówię o to, że pan Jarosław Jaszczyński słusznie zauważył, że ja nie powinienem brać udziału w sporządzaniu protokołu, bo sprawa dotyczy głównie mnie. Więc panie przewodniczący, chyba zdaje sobie pan sprawę z tego. Chcę być obecny, mogę podpowiadać, wiem co, gdzie szukać, natomiast na pewno nie będę sporządzał protokołu. Oczywiście się mogę do niego odnieść po jego wykonaniu, ale sposób czy... Jaką funkcję pan spełnia? Członek komisji, który ale... bierze udział przy przygotowaniu protokołu, on się będzie do niego odnosił. Pan jest recenzentem czy członkiem komisji? Proszę państwa, przyszłam do dyskusji. Dziękuję. Będą pytania, będziemy zadawali tylko specjalny punkt. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu sesji 5, mianowicie sprawozdanie z działalności burmistrza. Proszę bardzo, panie burmistrzu, daję pan głos. Dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze raz witam państwa serdecznie. Odczytam sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 27 kwietnia do 1 czerwca bieżącego roku, przedstawione radnym Rady Miejskiej w dniu 1 czerwca 2022. Z zakresu inwestycji gminnych w dniu 29 kwietnia podpisano dwie umowy z wykonawcą Marcinem Gajewskim na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
przy realizacji zadań pod nazwą zakup i budowanie płyt w drogę numer 370/3, 485 i 486 w miejscowości Cholewianka. Wartość umowy to jest 1943,40 zł oraz inspektor nadzoru przy realizacji zadania wykonanie drogi gminnej położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 212, 598 i 529 w miejscowości Wierzchoniów. Wartość tej umowy brutto to 5904 zł. W dniu 29 kwietnia 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą Adamem Patracem na wykonanie modernizacji schodów zewnętrznych przy przedszkolu w Kazimierzu Dolnym. Wartość umowy to 25 tysięcy złotych. Jak już pani radna Ewa Wolna zdążyła przedstawić, prace zostały wykonane. W dniu 5 maja 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą Geotel Spółka Zony realizację zadania pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny. Wartość umowy brutto to 77 985,32 zł. Termin realizacji to 5 października bieżącego roku. W dniu 17 maja 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą projektu drogowego Marcin Gajewski na opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie drogi gminnej położonej na działce numer ewidencyjny 238 w miejscowości Rzeczyca. Wartość umowy brutto to 17 220 zł. W dniu 20 maja 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrówka. Wybrano wykonawcę, jest to firma Tarmax z ceną ofertową brutto 110 577 zł. W dniu 23 maja dokonano otwarcie ofert w postępowaniu dotyczącym przebudowy drogi gminnej ulica Puławska w Kazimierzu Dolnym. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, obecnie trwa ich weryfikacja. W dniu 25 maja zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie określenia zasad współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy pomiędzy gminą Kazimierz Dolny oraz miastem Puławy, gminą Końskowola, gminą Puławy, gminą Janowiec i gminą Żyżyn. Celem podejmowanych działań będzie rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów, opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego, opracowanie zakresu działania i przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz aplikowanie o środki Unii Europejskiej. Z zakresu nieruchomości gminnych, zlecenia i zawarte umowy. Zlecenie dotyczące najmu kontenera sanitarnego na potrzeby portu jachtowego w Kazimierzu Dolnym. Kwota czynszu miesięcznego to jest 1200 zł brutto. Dostawca spółka akcyjna Remirent. Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z przedmiarem robót kosztorysem inwestorskim w branży instalacyjnej dla zadania wykonania wewnętrznej instalacji gazowej CO oraz CW w budynku OSP w Wierzchoniowie. Wykonawca Gajewski Marcin, projekty drogowe, kwota zamówienia 4664 zł brutto. Udostępnienie nieruchomości gminy w drodze przetargowej oraz bezprzetargowej. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem miejsca handlowego na terenie działki nr 336/2 w Kazimierzu Dolnym. To jest branża gastronomiczna, czyli tak zwany food truck. Cena netto miesięcznego czynszu wywoławczego wynosi 3000 zł. W maju wpłynęły dwie oferty na dostawę i montaż kamer w Kazimierzu Dolnym. Pierwsza oferta firma Acceptor, profesjonalne systemy zabezpieczeń skarbowa na kwotę 71 498 zł 67 groszy oraz druga oferta od firmy MB System Michał Pasek z Puław na kwotę 92 436 zł netto. W ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach. 29 kwietnia spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie, podczas którego omawiano bieżące inwestycje. 3 maja wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej, wnioskami OSP z terenu naszej gminy oraz przedstawicielami szkół, instytucji, stowarzyszeń i mieszkańców brałem udział w uroczystościach związanych z obchodami 231. rocznicy Konstytucji 3 maja. 9 maja odbyło się spotkanie z sołtysem panem Kazimierzem Dudkiem, radną panią Justyną Olejarz oraz prezesem OSP Andrzejem Saranem w sprawach bieżących zadań remontowych na terenie sołectwa Rzeczyca. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu zarządu oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kazimierzu Dolnym dotyczącym organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 3 lipca bieżącego roku. Tym razem one odbędą się na terenie gminy Janowiec. 11 maja odbyło się spotkanie w sprawie organizacji obchodów 25-lecia partnerstwa miast Kazimierz Dolny-Sztaufen. W tym samym dniu
uczestniczyłem, byłem gościem pani dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Anny Brzyskiej, gdzie dyskutowaliśmy na temat realizowanych dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego. 12 maja spotkanie z dyrektorami szkół oraz przedszkola w celu omówienia arkuszy organizacyjnych, 13 maja podpisanie umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kazimierzu Dolnym na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50 tysięcy złotych na zakup pojazdu mechanicznego typu Kład. 14 maja udział w pokazach organizowanych przez OSP Kazimierz Dolny z okazji Dnia Strażaka na Kazimierskim Rynku. W tym samym dniu uczestniczyłem w otwarciu wernisażu pod tytułem Trzy Przestrzenie Dzwonnicy Kultury. 16 maja w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym odbyło się powitanie gości biorących udział w projekcie Erasmus. I w tym samym dniu spotkałem się z panem dyrektorem Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w celu omówienia planów na obecny sezon turystyczny oraz organizacji Tour de Pologne na terenie gminy Kazimierz Dolny. 23 maja rozmowy z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Puławach z panem Grzegorzem Podhajnym, a także tutaj przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 24 maja udział w posiedzeniu Rady Kultury, omówienie wyzwań i problemów związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych w sezonie letnim 2022. 25 maja spotkanie ze starostą, wójtem w Obolnicy, przedstawicielami powiatowego zarządu dróg i policji dotyczące przyjazdu wyścigu Tour de Pologne na terenie gminy Kazimierz Dolny. 26 maja obchody Dnia Strażaka Powiatu Puławskiego, udział w uroczystościach zorganizowanych w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. 27 maja spotkanie i rozmowy z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Puławach, panem Rafałem Skoczylasem, na temat rozpoczętego sezonu turystycznego oraz ponadnormatywnych służb policji. 29 maja uczestnictwo w uroczystościach związanych z odsłonięciem tablicy poświęconej żołnierzom niezłomnym z oddziału Orlika poległym w bitwie lesistowskim 24 maja 1945 roku. Dziękuję panie przewodniczący, to wszystko. Dziękuję panu burmistrzowi za sprawozdanie. Czy państwo radni mają pytania do sprawozdania? Proszę pan burmistrz Kowalski. Panie burmistrzu, można bliższych informacji, może pan udzielić bliższych informacji dotyczącej tej firmy Ramirent, ponieważ nie ukrywam, że na hasło firma Ramirent to zapala się żółte, co najmniej nie czerwone światło. To jest ta firma, która nas dzierżawiliśmy od niej kontenery. Czego dotyczy ten, bo nie dosłyszałem, czego dotyczy ta umowa? Panie radny, no to, że panu się zapala żółte światło, no to już ja tego komentował nie będę. Natomiast jeżeli chodzi o firmę Ramirent, to jest to firma, która dostarcza kontenery sanitarne na terenie całego kraju. Jeżeli chodzi o nas w ten konkretny przypadek, to jest to kontener sanitarny ustawiany co roku od wielu lat w porcie w Kazimierzu Dolnym. Dziękuję. Okej, okay, ale jedno zdanie. Mogę, panie przewodniczący? Szanowna Rado. Może być Wysoki Sądzie, przepraszam, jeszcze nie ochłonąłem. No właśnie, rzeki zostają. No niestety, co drugi dzień jeździłem po sprawach, to niestety. Każdy jest kowalem własnego losu. Niestety, ktoś musi być na barykadach. Panie burmistrzu, szanowni państwo, firma Ramirent w taki sposób, znaczy inaczej, władze Kazimierza w taki sposób wydzierżawili od firmy Ramirent, że Najwyższa Izba Kontrola zawiadomiła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez władze Kazimierza Dolnego, ponieważ było to działanie rażąco niekorzystne dla... Panie burmistrzu, nieistotne jest, jak się zakończyło, ale jeżeli prawnicy... było uzasadnione... Ważne, że krzyczą. Nie, nieważne. Ważne, że było coś nie tak. To było niekorzystne rozporządzenie mieniem. Zakończyła się sprawa? Tak, ale dług w gminie została umorzona, ale dług został, panie burmistrzu. Dlatego, że w uzasadnieniu prokuratora było to, że urzędnicy nie mieli wiedzy, nie byli świadomi tego, co robią. Tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Magdalena Sapowa zgłasza się, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja bym proszę o jakieś więcej informacji, bo czy można wykonać
Czy wiadomo, ile tych kamer będzie zainstalowane? Czy wiadomo, w jakich lokalizacjach ewakuacji? Czy się to robimy? Nie, zapytanie złożyliśmy w związku ze spotkaniem z policją na posiedzeniu Rady Miasta, kiedy rozmawialiśmy. Jednym z postulatów było to, żeby taki monitoring w mieście zanotować, również Państwo radni prosili o to. Dlatego postanowiliśmy zorientować się, jakiego rodzaju to będą kwoty. Wytypowaliśmy miejskie budynki. Były tu na wizji lokalnej dwie firmy, które jakby podpowiadały nam też w pewien sposób, jak to powinno wyglądać, żeby ten monitoring rzeczywiście funkcjonował. Więc obie firmy zaproponowały 12 kamer na 6 budynkach, po 2 kamery na każdym budynku, z systemem rejestracyjnym, z backupem z systemu rejestracyjnego, z połączeniami takimi, żeby ten sygnał wszędzie był przesyłany i z możliwością bezpośredniego podglądu. I te systemy takie pełne, w takiej konfiguracji tyle by kosztowały. W tym roku na pewno nie zdążymy tego zrobić, to również wymaga wprowadzenia do budżetu, to są po prostu koszty. I również tutaj wewnętrznie w urzędzie się będziemy zastanawiać, natomiast też oczekujemy sugestii Państwa radnych, czy w takim kształcie to robić, czy zrobić najpierw jakąś może mniejszą liczbę kamer. Od czegoś pewnie trzeba zacząć. Dziękuję bardzo. Proszę Pana, ja tylko uzupełnię. Chodziło o to po prostu, Szanowni Państwo, żebyśmy wiedzieli, o czym my rozmawiamy. Tak? Jaki rząd wielkości, na co się mamy przygotować, to jest kwota rzędu 50 tysięcy czy 150 tysięcy i czy w jaki sposób możemy się tego przymierzyć, żeby podjąć działania i zrealizować te założenia związane z monitoringiem miejskim. Dziękuję. Pan Krzysztof Nierka, proszę. Oprócz kamer, które już były poruszone, chciałem zapytać o spotkanie w sprawie organizacji imprez i sportowych i kulturalnych, gdyby mógł burmistrz rozwinąć jakichś trochę szczegółów, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Właśnie z tymi szczegółami jest największy problem, dlatego że wiadomo, pandemia tutaj jakby zeszła na dalszy plan, ten sezon się zapowiada dosyć bogato, tych imprez, przedsięwzięć no, będzie sporo. Nie wiem, czy wszystkie byłbym w stanie tak na szybko wymienić. Mógłbym coś pominąć, myślę, że szerzej będziemy o tym dyskutować na Komisji Edukacji, na Komisji Pani Radnej Ewy Wolnej. Ja, jeżeli chodzi o nas, no to mogę wspomnieć, że oczywiście odbędą się te największe festiwale tradycyjnie w Kazimierzu, czyli Festiwal Kapel Śpiewaków już niebawem, bo za 3-4 tygodnie, tak? Później kolejna duża impreza, no to Festiwal Kazimiernication w połowie lipca. 30 lipca mamy przejazd Tour de Pologne przez Kazimierz Dolny, przez teren naszej gminy. I też w tym samym dniu jest otwarcie festiwalu, inauguracja Festiwalu Dwa Brzegi. Kolejną taką imprezą większą, którą w Kazimierzu będziemy organizować, to jest koniec sierpnia. W tej chwili pracujemy nad datami, to jest tak między 20 bądź też 26 sierpnia, jeszcze jest kwestia dogrania tego. Prawdopodobnie będzie to ostatni weekend sierpnia. Chcemy reaktywować Festiwal Klezmerski. Tutaj są czynione ku temu starania. No później mamy bardzo festiwal Skrzydła nad Kazimierzem, jarmark tradycyjnie tutaj przez muzeum organizowany. Tak, no i co tydzień oczywiście festiwal organowy, festiwal literacki. Wydarzeń jest naprawdę dużo, oczywiście oprócz tego przeróżne wernisaże i spotkania autorskie. Także program jest bardzo, bardzo bogaty. Omawialiśmy jakby te najważniejsze kwestie organizacyjne związane z tymi imprezami. Jeśli chodzi o Tour de Pologne, no bo tutaj jakby to jest dla nas, nie ukrywam, bardzo duże wyzwanie, bo też zarówno pod względem logistycznym, jak i organizacyjnym, no, wspólnie z policją, z organizatorem musimy też zabezpieczyć odpowiednie trasy. No. Wiemy, że to będzie uciążliwe dla turystów, dla mieszkańców, jednak tutaj
przebieg tej trasy nie mieliśmy większego wpływu, tym niemniej no, też należy uznać za swego rodzaju nobilitację, że tak duża impreza kolarska przejedzie przez naszą gminę, że Kazimierz Dolny zaistnieje w mediach nie tylko ogólnopolskich, ale powiedzmy europejskich. Także tutaj my też wspólnie z organizatorami staramy się, żeby ta impreza była wypadła jak najefektowniej na terenie naszej gminy i jednocześnie bezpiecznie. Dziękuję. Jeżeli można, to jeszcze bym zapytał o spotkanie z komendantem policji. Tutaj z naciskiem na to nasze parkowanie, no i generalnie może jakieś nowe pomysły się pojawiły co do przegrany, co do tego dużego na rynku. Kwestia cyganek, przyznam szczerze, że nie była poruszana, natomiast jeśli chodzi o kwestie parkowania na terenie miasta, no to tak, tutaj mają być prowadzone bardziej zintensyfikowane działania policji. Komendant powiatowy też obiecał, policja dostała dodatkowe motocykle i te patrole motocyklistów będą częściej odwiedzać Kazimierz, będą tutaj też delegowane i łatwiej jest się poruszać po naszym mieście czy zakorkowane w ulicach naszego miasta niż samochodom policyjnym. Do tego służby ponadnormatywne ustaliliśmy sobie zakres i czas. Oczywiście jeszcze przed samym lipcem, w zasadzie od końca czerwca te służby się pojawią, czy na początku lipca pojawią się tutaj na naszych ulicach, ale chciałbym wcześniej też z komendantem, z policjantami jakby odbyć taką swoistą odprawę. I chociaż omówiliśmy, przedstawiliśmy, weryfikowaliśmy nasze oczekiwania, natomiast chcę jeszcze przypomnieć w swoim czasie, czego my konkretnie oczekujemy. Do tego też ustaliliśmy, że wystąpiło do komendanta wojewódzkiego, o czym mówiłem, o zwiększenie obsady kazimierskiego posterunku. Tak, żeby ta praca policji była skuteczniejsza niż dotychczas. Przysuń to krzesło. Dziękuję bardzo. Pan Szerczyński, proszę. Jeśli mógłbym prosić pana burmistrza o jeszcze parę słów na temat wyścigu. Wspomniał pan, że będzie przejazd przez gminę, tak? Czy jest nam kierunek, że tak powiem, i trasa? I gdyby pan jeszcze miał jakieś informacje, to prosiłbym poszerzyć to, co do tej pory. Tak, jeżeli chodzi o naszą gminę, no to wjazd będzie od strony Dobrego, Dąbrówki, przez Czerniawy, Nadrzeczna, Rynek Lubelska, Kwaskowa Góra, Doły, Wylągi, Skowieszynek i później Rzeczyca Kolonia Zaborze. Tak wygląda trasa przez naszą gminę. A to jest etap z Kielc do Lublina. Pierwszy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań do zdania, kolejny punkt, czyli szósty. Interpelacje z pytania. Czy Państwo radni mają pytania już na też o temat ogólny? Proszę bardzo, Pani Justyna Lejasz. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, czy te nowo zamontowane lampy docelowo będą się świeciły przez całe noce, czy będą wyłączane o którejś godzinie? Jak to ma wyglądać? Mieszkańcy są bardzo tym tematem zainteresowani. Dziękuję. A jakie są oczekiwania mieszkańców? A to są bardzo różne. Część oczywiście ma, aby ci, którzy mają blisko siebie lampy, żeby się świeciła całą noc. A części jest to po prostu obojętne. Lampy są sterowane elektronicznie. Mamy podgląd na każdą stadię lamp. One mogą być zdalnie ściemniane. Myślę, że nie będziemy ich wyłączać w ciągu nocy, tylko po prostu będą ściemniane po 23, tak żeby ograniczyć jeszcze zużycie prądu. Natomiast też zakładamy, ja też nie ukrywam, że z
dużym zainteresowaniem oczekuję pierwszych faktów, bo naprawdę chciałbym porównać, jakie są realne oszczędności na zużycie prądu, na zużycie energii elektrycznej po wymianie starych lamp sodowych na nowe LED-owe na terenie całej gminy. Oczywiście tutaj czekamy też na sugestie ze strony czy Państwa radnych, czy sołtysów, czy w ogóle mieszkańców, co do tego, jak widzą sposób użytkowania, powiedzmy w cudzysłowie, tych lamp, czyli czy one mają świecić całą noc, czy do 23, bo moje pytanie nie było bezpodstawne, ponieważ się spotykam w tej chwili z różnymi sygnałami, z różnych miejscowości, od różnych mieszkańców. Naprawdę te oczekiwania są diametralnie różne, więc myślę, że się dostosujemy do właśnie tych oczekiwań mieszkańców poszczególnych miejscowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Krzyżaniak. To jeżeli chodzi o tą sprawę, to już muszę zaznaczyć, że raczej ekonomia nam chyba pokaże, że trzeba być ekologicznym, bo w przyszłym roku należy się spodziewać już, wiem, bo przemysł powoli podpisuje umowy, że umowy będą stanowiły, no nie mogę dokładnie powiedzieć ile, znacząco powyżej 1000 zł za megawattogodzinę. Także to jest mniej więcej złotówka za megawattogodzinę w górę. Także myślę, że trzeba się przyzwyczaić do oszczędności, a to jednocześnie trochę dbanie o środowisko i kiedy nie jest potrzebne, nie używa. Proszę pana radny Janusz Kowalski. Panie burmistrzu, pierwsze pytanie dotyczące usytuowania lampy obiecanej przez magistrat. Z takim wnioskiem zwrócił się do mnie mieszkaniec ulicy Podgórnej, przepraszam. Dwa lata temu miał obiecane zamontowanie na wysokości klasztoru z tej strony od Podgórnej lampy. Czy coś pan wie i co mam odpowiedzieć? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, panie burmistrzu, tak jak państwu przesłałem dokumentację odnośnie studni, czyli decyzję konserwatora i pytanie zasadnicze. Gmina wystąpiła rok temu o decyzję i studnia została zabezpieczona niewłaściwie, niezgodnie z wytycznymi konserwatora. To jest nie moja uwaga, tylko mieszkańców i ekspertów, projektantów. No, nie może być tak, że ktoś nie jest w stanie przeczytać to, co pisze w decyzji. Jeżeli pisze, że zabezpieczyć tak, żeby było naturalne, to nie można stosować takich impregnatów, które przypominają przepracowany olej. To tak, tym się dzielę z panem, nawet nie musi pan mi na to odpowiadać, ale chciałem państwu o tym powiedzieć, żebyście państwo, wy radni, wiedzieli, bo ja przysłałem do wiadomości radnych tą decyzję. Kolejna sprawa będzie ostatnia do pana i jedno do radnych. Pomnik przyrody Grab na Górach. Rok temu było obiecane, że będzie on. Jest jak najbardziej zasadny wniosek. Chciałem się zapytać, na jakim to jest etapie i czy w ogóle jest coś w tej kwestii robione. I jakby pan burmistrz odpowiedział, to mam pytanie jedno do radnych i jedno do przewodniczącej samorządu mieszkańców. Ja panu powiem jeden możliwy sposób. Bo tym, w jaki sposób pan rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, bo się pan konfabuluje i tak dalej, no na jednej z ostatnich komisji powiedziałem, że ja będę z panem korespondował tylko i wyłącznie w formie pisemnej. W związku z tym proszę, żeby pan złożył te zapytania na piśmie i tą drogą otrzyma pan na nie odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Magdalena Sypała. Ale Przepraszam, radny. Ja mam pytanie, czy proszę. W ogóle radni zapoznajecie się z interpelacjami, które składam? Konkretna sprawa, ostatnia interpelacja dotyczyła wydania przez burmistrza kolejnej decyzji na zajęcie pasa drogowego dotyczące stoiska handlowego przy dzwonnicy.
To jest około 1000 zł za miesiąc. W centrum Małego Rynku, czy w rejonie Małego Rynku, gmina wydzierżawia na zasadzie przetargu. No, to jest nieuczciwe względem podmiotów gospodarczych, to jest raz, i dwa, ze szkodą dla budżetu, dla nas. I tu pytanie do Was, do Państwa. Czy Was w ogóle to interesuje, te kwestie? Bo ja rozumiem, że niektórych kwestii burmistrz nie może ruszyć. No właśnie, dlaczego? Nie będę tutaj wprowadzał miłej pierwszoczerwcowej atmosfery, ale te kwestie chyba są bardzo proste. Był wniosek mój, żeby ustawić w kierunku przy dzwonicy od strony starej wozowni 2-3 stoiska, żebyśmy mogli mieć przychody na zasadzie przetargu, nawet tego minimalnego, niech po 1000 zł będzie wyłoniony i można pozyskiwać kilkanaście tysięcy do końca sezonu już. Nie mówię o jakichś astronomicznych pieniądzach, bo my rozmawialiśmy tutaj niedawno o 5000, gdzie było 1,5 godziny dyskusji, że to są duże pieniądze. Oczywiście, że to są duże pieniądze, ale to Państwo radni powinniście jakoś reagować. Nie wiem, jak mam zachęcić. Piszę wnioski i piszę postulaty do Was, do Państwa. Bardzo proszę o przemyślenie tego, nie wiem. I ostatnie pytanie mam do Pani Przewodniczącej Samorządu. Czy korespondencja kierowana do samorządu dotarła do Pani Przewodniczącej? Tylko krótko, tak czy nie? W jakiej sprawie? No przede wszystkim, zgodnie ze statutem, samorząd mieszkańców, statutem samorządu jest zobowiązany wydać opinie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mówię tu o przyszłości, ten plan, który będzie, oraz zajęcie się kilkoma innymi, już tam nie pamiętam, związane z tym, z tą kwestią. To jest 3 tygodnie temu zostało wysłane, 2, przepraszam, temu do Pani, do zarządu samorządu na adres korespondencyjny na główną pocztę urzędu. Tak. Dziękuję Pani. Proszę Pani Ewa Wolna, proszę. Chciałabym się odnieść do pytania, jakie zadał mój przedmówca, a w zasadzie postulatu, żeby ustawić stragany od strony na ścianie dzwonnicy od strony starej wozowni, czyli w tym przejściu do na górę Trzech Krzyży. Tam, gdzie stoją te tablice informacyjne. Tak, no więc ja nie wiem, czy Pan Radny widział, co tam się dzieje, jak jedna wycieczka idzie pod górę, a druga schodzi z góry. Tam jest po prostu wąskie gardło i jeśli jeszcze dodatkowo dostawimy tam stragany, wiadomo, że głównie są to wycieczki dzieci. Będą, dzieci się będą zatrzymywać w tych straganach, co robi się korek. A jest tam dosyć niebezpiecznie, bo dzieci mają jeszcze to do siebie, że lubią wybiegać na jezdnię, a samochody z góry jadą dosyć szybko. Także nie wiem, czy to jest najszczęśliwsze miejsce. Ja się absolutnie zgadzam, że powinniśmy szukać takich miejsc, które by nam przyniosły dodatkowy dochód, tylko że no to akurat moim zdaniem nie jest najszczęśliwsze. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Magdalena Sokoła. Dziękuję bardzo. Ja bym mówił mieszkańcy Gnieźnowszczyzny. Chciałam zadać pytanie i zaraz poprosić odnośnie przystanku w Jeziorzczyźnie, w Sklepierz. To jest przystanek starego typu, starego typu ziemieckiego, czyli z kamienia, który i on jest naprawdę w pokonanym stanie i ludziom po prostu widzę, co wygląda i po prostu jest stwarza niebezpieczeństwo. Panie burmistrzu, czy można się starać o jakieś stopniowe prace remontowe tego obiektu? Przepraszam, że
Pani Magdaleno, bo jeżeli już mówimy o tych przystankach, to właśnie taki sam bliźniaczy przystanek znajduje się w Czerniawach. Może byśmy pomyśleli o tych dwóch przystankach, ponieważ to wjazd do Kazimierza i po prostu taka nasza wizytówka od strony Opola Lubelskiego, wjazdu od tej strony. Także może hurtowo byśmy to załatwili, jeżeli pani Magda już poruszyła temat przystanku Wielszczyzny. Tak, no właśnie, dobrze, dziękuję. Proszę pani Magda. Tak, mamy zabezpieczone środki na bieżące remonty przystanków, wiat przystankowych. Ocenimy jaki zakres pracy przy jednym i przy drugim jest niezbędny, za jaką kwotę i na pewno zainwestujemy jakieś prace w tym roku, tak żeby poprawić. Trudno mi jest powiedzieć w tej chwili, jaki to będzie koszt i czy zdołamy zrobić na pewno wszystkie niezbędne prace, ale postaramy się to wykonać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że etapami jakoś damy radę. Tak, później jakieś po prostu już wykończenie szmajdy. Pani Ewa Wolna chciała, bo co, proszę bardzo. No ja chciałam tylko poprzeć wniosek radnej Magdaleny, bo rzeczywiście ten przystanek na Jeziorszczyźnie to jest było pomstę do nieba, tam jest po prostu fatalnie. Czy jak najbardziej popieram wniosek radny. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Kowalski jeszcze. Proszę. Panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, było na drugiej stronie. Sprawa dotyczy ostatniego pożaru na górach, na ulicy Zamkowej. Spalił się historyczny dom. To jest właśnie też sprawa, na którą też zwracałem uwagę przy planie. Nie było dojazdu. Najbliższy punkt, z którym straż czerpała wodę, znajduje się około 400 metrów od miejsca pożaru, czyli dokładnie na skrzyżowaniu ulicy Góry i Filtrowej. Wozy bojowe dojechały do miejsca, czyli do zjazdu, które prowadzi do tego osiedla 10 domów Zamkowego Wzgórza. Nie ma dojazdu. Dalej, po lewej stronie znajdują się trzy domy, które prowadzą działalność wynajmu mieszkań. Przepraszam, pokoi. Nie wiem, jak pan burmistrz to będzie widział. Wiem, że też mi nie udzieli odpowiedzi. Pisać też nie zamierzam, bo myślę, że to powinno być w pana w głębokim sercu, bo ta sytuacja naraża życie i zdrowie ludzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Wolna. Ja chciałabym zapytać o, wiem, że złożone już są wnioski do budżetu obywatelskiego. Kiedy będzie upubliczniona informacja, które z tych wniosków spełniają warunki regulaminowe i kiedy będzie można głosować na te wnioski? Dziękuję. Pracujemy nad tym, są weryfikowane, wkrótce taka informacja się pojawi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, widzę, że nie ma więcej pytań. Jeszcze spytam tak grzecznie państwa mieszkańców, czy pani przewodnicząca samorządu, proszę bardzo, chciałaby zabrać głos. Proszę pani Anna Skubiś. Dzień dobry, witam państwa i bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć. Pozwolę sobie usiąść, bo mam parę spraw, parę pytań, ale zacznę trochę inaczej, ponieważ pan radny wywołał tutaj i moje też pytanie do pana burmistrza o imprezy i o uroczystości. Ponieważ pan burmistrz tak jednym tchem wymienił 10 uroczystości dosyć istotnych, również bardzo ważną imprezę Tour de Pologne, która jest rzeczywiście transmitowana na cały świat. I moje pytanie brzmi, czy, bo ja w październiku już prosiłam, będąc w dzwonnicy, rozmawiałam z panem kierownikiem, rozmawiałam z panem dyrektorem Kazimierskiego Ośrodka Kultury, prosiłam o kalendarz imprez. W styczniu na Komisji Kultury usłyszałam od pana dyrektora o 5 wystawach fotograficznych. Dzisiaj w czerwcu, w środku w zasadzie sezonu, możemy powiedzieć, pan burmistrz cytuje tutaj z pamięci 10 ważnych imprez. Moje pytanie brzmi, czy naprawdę nie może być, bo wydaje mi się, że może powstać kalendarz imprez właśnie z tych
które są cykliczne, tak żeby wszyscy kaźmierzacy wiedzieli, tak żeby turyści wiedzieli. I wydaje mi się, że w tak turystycznym miejscu jak nasz Kazimierz jest to niezbędne. Mamy instytucje, które tym się mogą zająć. Także prosiłabym o taki kalendarz i z tym związane Tour de Polonia. Akurat jestem fanką oglądania tych turów w telewizji. Jest to tak niesamowita reklama miejsca, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że na morze nie jest potrzeba więcej turystów w tym momencie, dlatego że mamy lato filmów i to się tak zbiegło. Tu mamy cyklicznie, a tutaj tour akurat przyjeżdża właśnie wtedy, a nie w innym momencie. Nie może tego zrobić. Natomiast wydaje mi się, że możemy fajnie przygotować całą gminę do tego, żeby to, co będzie pokazywane później z helikoptera, poszło w świat i poszło naprawdę z ogromną, piękną reklamą Kazimierza. Także tutaj moja taka prośba. Troszkę też z tą instytucją, czyli z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury jest związane moje następne pytanie. Czy uroczystości, które mamy w mieście, a ja rozmawiałam i prosiłam pana Tomasza Madolskiego, który jest skarbnicą wiedzy historycznej i właśnie tych wszystkich uroczystości ma to w głowie, poprosiłam go o wypisanie tych wszystkich uroczystości i moje pytanie brzmi, czy Kazimierski Ośrodek Kultury może się zająć właśnie tymi wszystkimi uroczystościami, które my mamy patriotycznymi w mieście? One jedne mają mniejszą rangę, znaczy mają większą rangę dla nas kazimierzaków, a inne mają dużą rangę państwową. I powiem tak, moja taka refleksja po 3 maja. Dlaczego o tym mówię? Wyobrażam sobie to w ten sposób, że pan dyrektor Ośrodka Kultury uzgodni z księdzem proboszczem, jak te uroczystości mają wyglądać i dostarczy do parafii taką, krótko mówiąc, może brzydko to brzmi, ale rozpiskę, kto będzie brał udział ze strony Urzędu Miasta w tej uroczystości, jakie poczty sztandarowe, z jakich jednostek będą brały udział, bo nie wszystkie są z naszej parafii, niektóre nie będą z naszej parafii, ale uczestniczą, bo jest to gmina, jakie poczty sztandarowe będą ze szkół. I w tym momencie robi się to naprawdę bardzo elegancka uroczystość, powiem, i poważna, a nie niepoważna, bo no, naprawdę wygląda to czasami groteskowo. I tak samo mam taką prośbę, ponieważ jesteście państwo tutaj, każdy na jakimś odcinku przy tych uroczystościach jednak bierze udział, mam taką prośbę, ponieważ przy wychodzeniu też z kościoła jest taka prośba mieszkańców, żeby dowódca, który prowadzi jednostki strażackie, zaczekał przy końcu, że znaczy na początku rynku, tak, aż wszyscy ten pochód się uformuje i dopiero żebyśmy tam pod ten pomnik ruszyli. I tam też ten cały plan tej uroczystości, osoba prowadząca już będzie miała i w tym momencie będzie wiadomo, kto składa wiązanki, bo już nie chcę tu przytaczać, jak czasami to bywa. Także moja taka prośba, czy Kazimierski Ośrodek Kultury, ja dostarczę te wszystkie uroczystości z datami, czy może się tym zająć? To jest takie moje pierwsze pytanie. I proszę państwa, mieszkańcy, mimo że mamy bardzo dobrych lekarzy, mimo że mamy duży budynek, co też jest dużym atutem, jeśli chodzi o przychodnie, niestety organizacja w tym przychodni jest taka, a nie inna. W związku z tym jest bardzo dużo skarg mieszkańców. I moje pytanie brzmi, czy może się zebrać społeczna komisja razem z zarządem samorządu mieszkańców? Bo też bardzo nieładnie wygląda otoczenie naszej przychodni, zwłaszcza od ulicy Nadrzecznej. Ja co miesiąc zadaję różne pytania, już sołtysi nie chcą, że tak powiem, puszczać mnie w kolejkę jako pierwszej, bo ja często spieszę się dalej na lekcje, ponieważ tych pytań mam dużo. I już pytałam wielokrotnie, czy tam nie można tak urządzić tego parkingu na tym terenie zielonym, żeby on nie dewastował tego terenu zielonego, a jednocześnie, żeby nasz pan konserwator zabytków nie miał też, czy ktoś, kto jest odpowiedzialny za tą zieleń, nie miał pretensji. Także tutaj też moje takie pytanie, czy komisja społeczna, komisja może się zebrać? Tak, pani przewodnicząca, Społeczna Rada SPZOZ-u, posiedzenie jest zaplanowane 6, tak. Zaprosimy zarząd samorządu mieszkańców do uczestnictwa, czy przedstawicieli zarządu samorządu mieszkańców do uczestnictwa w społecznej radzie. Bardzo dziękuję. O której godzinie, jeżeli można dodać? 16.
Bardzo dziękuję. I teraz chciałam przejść do innego tematu, bardzo newralgicznego w takim mieście turystycznym jak nasze, ale dla mieszkańców to też jest bardzo ważne, sprzątanie miasta. Co prawda nie byłam na ostatniej komisji, która miała miejsce w poniedziałek, tak? Natomiast słyszałam właśnie, że zostało zawarte porozumienie z Wodami Polskimi i grodarz zostanie jest nadzieja na sprzątnięcie grodarza. Tak? Czy to jest prawda? Nie do końca. Rada udzieliła zgodę burmistrzowi na zawarcie, znaczy udzieli, dzisiaj będzie uchwała podejmowana, komisja, tak, i projekt uchwały był opiniowany. Kolejność jest taka, że Rada, żeby w ogóle mógł podpisać takie porozumienie z Wodami Polskimi, Rada musi wydać takie pozwolenie. Tak, negocjujemy z Wodami Polskimi. Właśnie chcielibyśmy tą część grodarza, która jest w centrum miasta, sprzątać regularnie, utrzymywać, tak żeby nie trzeba było się wstydzić za wygląd tego cieku. To bardzo będę wdzięczna, ponieważ nawet dzisiaj dostałam zdjęcie, jak wygląda grodarz właśnie przy Placu Zabaw. I teraz też moje takie pytanie. Z tego co wiem, czy to jest prawda, że mamy 4 pracowników, którzy mogą wykonywać te prace fizyczne, czyli generalnie to jest 4 osoby, które zajmują się oczyszczaniem miasta, dlatego że no to jest dosyć mała liczba osób, jak na miasto, zwłaszcza że w porywach jesteśmy przecież dużo więksi, prawda, niż te 2000 osób. I czy jest jakiś harmonogram, który mieszkańcy mogliby też znać? I taka prośba o porozumienie między osobami sprzątającymi, a innymi osobami w mieście, które zajmują się porządkiem, już mówię o co mi chodzi. Bo jeżeli ulica Lubelska jest sprzątana przez nasz zakład komunalny i widzi, że drzewa albo krzewy wchodzą na chodnik z posesji prywatnej, to dobrze by było, żeby ta osoba po prostu zawiadomiła, bo ja wiem, kto to jest, prawda, ale żeby jakoś tak było rozpropagowane albo wśród mieszkańców, ale też właśnie ta osoba, która jest bezpośrednio przy sprzątaniu, że te krzewy już wchodzą na połowę chodnika, że po prostu nie da się rady przejść. To zgłaszają mieszkańcy, to jest ulica Lubelska, także tutaj myślę, że będzie prosto to zlokalizować. Natomiast powiem tak. Szanowni Państwo Radni, nie wiem jak to zrobimy, ale wspólnymi siłami musimy jakoś dotrzeć do powiatu, mając dwóch Panów Radnych, bo powiat nie wywiązuje się z tego, do czego jest zobowiązany, czyli do sprzątania, przykładowo do sprzątania chodników ulic po zimie. I to, co mamy na Kwaskowej Górze, to jest mi najbliższe, prawda, ale w innych miejscach tak samo, nasza czyszczarka, ponieważ gospodarka komunalna przeszła przez Górę Kwaskową, ale tak jak już rozmawiałam z pracownikiem, on nie był w stanie dojechać dalej, dlatego że ten piach po zimie jest tak duży, że ta czyszczarka nie da rady. No takie prozaiczne rzeczy mówię, ale to tak wygląda, a nie oszukujmy się, droga do wąwozu korzeniowego prowadzi albo ulicą Kwaskową, albo ulicą Szkolną. Więc cała Polska ogląda, jak powiat pracuje. I ja nie wiem, czy my musimy zrobić coś takiego, co zrobił Chórów, czyli droga wstydu powiatu i tak dalej, bo tutaj powiat powinien sprzątnąć, bo ja jestem przeciwna banerom, ale już mam ochotę taki po prostu wywiesić. Także bardzo, bardzo też, znaczy no moje pytanie, czy my jeszcze mamy jakieś siły nacisku, czy my możemy jakimiś innymi kanałami, innymi sposobami nacisnąć na powiat, żeby sprzątnął nam miasto, ale proszę Państwa, to dzisiaj jest czerwiec. To powinno być zrobione przed świętami wielkanocnymi, bo święta wielkanocne naprawdę w dużym stopniu rozpoczynają właśnie sezon w Kaźmierzu. Także tutaj takie moje pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Czy ktoś widzi jakiś sposób? Może ktoś widzi? Nie wiem, czy to pytanie do mnie, czy w ogóle, bo czy ogólnie do Państwa Radnych, powiem, no, my jako samorząd staramy się wykorzystywać wszelkie formy nacisku, wpływu na powiatowy zarząd dróg. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że ich możliwości finansowe są ograniczone, no więc
cóż, oszczędzają najwidoczniej na właśnie sprzątaniu, na utrzymaniu porządku na tych ulicach, pewnie inwestując w bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nie chcę występować tu jako adwokat powiatowego zarządu dróg i jakby tłumaczyć ich, bo to nie jest moją rolą. Natomiast po tych wielu rozmowach, wielu interwencjach, no, rysuje mi się obraz podobny do czy model współdziałania jak z Wodami Polskimi. Jeżeli będziemy chcieli, żeby to było utrzymane w należytym porządku, prawdopodobnie będziemy musieli to wziąć na swoje barki, co niekoniecznie będzie się równoważyło z tym, że powiatowy zarząd dróg czy starostwo powiatowe będzie, nie wiem, wypłaci nam jakiś ekwiwalent z tego tytułu. Czyli no, musicie być Państwo świadomi, że jeżeli mamy jako gmina zobowiązać się do sprzątania dróg powiatowych w naszym mieście, no to musimy zabezpieczać oczywiście odpowiednie środki w budżecie. Powiatowy Zarząd Dróg jak najbardziej występuje z taką inicjatywą, czyli chętnie Wam przekażemy, oddamy do utrzymania porządku na tych drogach. Oddamy nasze drogi powiatowe w celu utrzymania porządku na nich. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, nie będzie to się równoważyło z ekwiwalentem czy z jakimś zabezpieczeniem środków finansowych po ich stronie. Obowiązek ten będzie spoczywał na nas. Z tych rozmów, które przeprowadziłem do tej pory, no to jedyna deklaracja to jest sprzątnięcie po zimowym utrzymaniu dróg. Sprzątnięcie, tak jak pani przewodnicząca zauważyła, sprzątnięcie, które by się odbyło pewnie w miesiącu kwietniu czy w połowie kwietnia, no trudno mi to w tej chwili określić. Natomiast na pewno nie czekaliby z tym do połowy sezonu. Sytuacja mam trochę kuriozalną, znaczy absurdalną, bowiem to sprzątanie jest odwlekane, no bo czekamy, bo będzie festiwal. Są takie tłumaczenia. Przepraszam, że trochę się rozwijam w tym temacie, ale chciałbym, żebyście też Państwo zrozumieli, jak to działa. No są tłumaczenia, no tak, no dobrze, to wyślemy, sprzątniemy przed weekendem majowym, no ale później macie festiwal Kasper Śpiewaków, a później macie Dwa Brzegi. No my nie sprzątamy w powiecie ulic co miesiąc. No ale w powiecie Kazimierz, w Polsce Kazimierz jest jeden, tak? To jest miasto o określonej specyfice i sprzątnięcie raz na pół roku ulic z piachu, no nie wystarcza niestety i trzeba podjąć inne działania. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te naciski, wpływy, to tak jak odpowiedziałem, ja nie wiem jeszcze, co ja mógłbym zrobić, bo staramy się już od dłuższego czasu, żeby wymóc na zarządcę tych dróg częstsze sprzątanie. Natomiast z drugiej strony też wiemy, z jakimi problemami się borykają. No i jest tak zwana kwadratura koła. Jeżeli Państwo macie jakieś pomysły, to oczywiście jesteśmy otwarci, chętnie byśmy współdziałali. Dziękuję. Ja dziękuję za odpowiedź, ale powiem tak. Mój pomysł jest następujący. Niech powiat nam sprzątnie raz po zimie, bo później utrzymanie będzie dużo prostsze. I jasna sytuacja, że nie. I taka prośba właśnie, żeby wziąć to pod uwagę, ponieważ czystość miasta w mieście turystycznym jest szalenie ważna. Jest szalenie ważna. Także tutaj bardzo, bardzo bym prosiła, tak samo jeżeli Państwo się przychylicie do tego, żeby Wody Polskie łaskawie pozwoliły nam sprzątnąć Grodarz, to też moje pytanie brzmi właśnie, kiedy by to nastąpiło. I jeszcze jedna rzecz w tym momencie, ponieważ wszyscy wiemy w Kazimierzu, że przed Janem, w okolicach Jana, lubi bardzo mocno padać. Jeżeli tak się stanie i w tym roku, to powiem, że to, co jest w rowie w ulicy Czerniawy, to nie pozwoli płynąć tej wodzie, tylko cały muł będziemy mieli przed Arkadią. Więc jeżeli natychmiast nie zostanie sprzątnięty ten ruch, to będziemy sprzątać za własne pieniądze i dużo, dużo po prostu będzie to drożej kosztowało. Także utrzymanie miasta i czystość i naprawdę wydaje mi się, że jest tam troszkę mało osób do takich prac porządkowych. Ale to cieszę się, że tu jest jakieś zrozumienie. Natomiast moja następna sprawa to są banery, reklamy wielkopowierzchniowe w mieście i handel w różnych miejscach. I teraz moje pytanie brzmi, ponieważ zniknął pewien baner, który jest ruchomy,
Później znowu się pojawił i dzisiaj on zniknął z tego miejsca, o które prosiłam, nie wiem, czy pan burmistrz tak wie o tym, bo został postawiony w innym miejscu, on mniej razi. Jeżeli ktoś lubi mieć banery na podwórku, no to jest to jakiś chyba koneser. Natomiast jakie jest moje pytanie i co możemy z tym zrobić? Proszę państwa, chciałabym, żebyśmy i też jako samorząd oczywiście, ale też jako towarzysko, jako ludzie, którzy się wszyscy przecież znamy, mieszkamy w tym mieście, żebyśmy budowali taką estetykę bez banerów. Ponieważ konserwator zabytków, ilekroć ktoś chce płot postawić, to prosi o to, żeby on był drewniany, prawda? I on rzeczywiście buduje, te płoty budują charakter naszego miasta i to jest bardzo ładne. Natomiast zauważyliśmy, że w ostatnim czasie strasznie dużo banerów pojawiło się na tych płotach drewnianych. Już ich w ogóle nie widać. Nie wiem, czy to za tym idą korzyści finansowe. Nie sądzę, że to jest to. Wydaje mi się, że to po prostu grzecznościowo ktoś pozwala, ale nie zauważył, jak szpeci Kazimierz. Także bardzo bym prosiła też, ponieważ są oczywiście w mieście służby i znowu też jest taka komisja społeczna, która przecież napisała piękny projekt tego, jak mają wyglądać reklamy, jak ma wyglądać Kazimierz, on był właśnie taki jednolity, żeby był spokojny, bo to rzeczywiście buduje taką atmosferę spokoju, to po co przyjeżdżają ludzie i w czym my też mieszkańcy chcemy żyć. Więc moje pytanie, czy ta komisja mogłaby się zebrać razem z urzędnikami, którzy są jakby są odpowiedzialni za porządek w mieście, za tą estetykę miasta, żeby właśnie takie banery wielkopowierzchniowe się nie pojawiały i tak samo handel, żeby on był estetyczny, bo jeżeli mówimy, że on ma być właśnie w tych domkach, prawda, to żeby te domki były odpowiednio pomalowane, nie każdy tak jak chce, bo jak tu pan radny zgłosił, studnia miała być pomalowana tak, a nie inaczej, okazuje się, że nie do końca, czyli trzeba wszystko określić i jasno powiedzieć, ale żeby to ta informacja szła w Kazimierz, szła do mieszkańców, żeby to było wszystko tak czytelne i przejrzyste dla każdego mieszkańca, żeby nie było takich miejsc, gdzie właśnie pojawia się jakieś stanowisko handlowe. Ja jestem absolutnie za tym, żeby ludzie zarabiali, bo na tym polega turystyka i przecież o to chodzi, żeby ludzie z czegoś żyli i żeby mieli z tego pieniądze. Ale naprawdę proszę mi uwierzyć, ostatnia rozmowa z członkiem samorządu mieszkańców, który był w Janowcu i słyszał rozmowy ludzi, którzy tam przyjechali na świętowina. Nie jedziemy do Kazimierza, bo tam jest tyle chińskich zabawek i tyle tych stoisk z tymi zabawkami, że jadąc tam z dziećmi nie mamy w ogóle życia. Tak? Czyli nie tylko estetyka, ale też właśnie ten brak takiego spokoju, czyli zasłaniamy cały Kazimierz tymi budkami, tymi, ja to mówię, wigwamami, namiotami. Jeżeli ktoś stawia namiot handlując, no to ja rozumiem, że go sprząta na resztę tygodnia, że go sprząta tylko w tym momencie, kiedy handluje. Jeżeli ktoś się decyduje na handel przez cały tydzień, no to powinien wygrać w przetargu, czy prawda, postawić tą budkę i ona powinna mieć określony wygląd. I tak samo, jeżeli ustalamy, że skwerek przy placu zabaw jest dla handlu rolniczego, to wydaje mi się, że poproszenie sprzedawców o ujednolicenie tych namiotów będzie z korzyścią dla wszystkich. Ja powiem państwu taką rzecz. Dwa dni temu puszczałam dzieciom film o organach i tam już, bo to jest nowy film puszczany z drona. Jak pamiętam, jak walczyliśmy z przedsiębiorcami, jako mieszkańcy też, o to, żeby te parasole były w jednym kolorze. Bo wtedy to były jeszcze takie czasy, że każdy dostał za darmo i cieszył się z tego, że w ogóle ma parasol, bo to były takie czasy, bardzo dawne. Teraz, kiedy te parasole są w jednym kolorze, naprawdę to ładnie wygląda, bo no, jest to jakiś przejaw naszego XXI wieku, prawda? Także tyle ja mam i prosiłabym, żeby zwrócić na to uwagę. I jeżeli ta komisja właśnie jeszcze gdzieś istnieje a propos estetyki miasta i ten cały regulamin, to ja bym też prosiła, chcielibyśmy się jako samorząd spotkać i porozmawiać na ten temat razem z pracownikami urzędu. Dziękuję państwu bardzo. Pani przewodnicząca, są też komisje, także zapraszamy. Na pewno będzie komisja kultury, niedługo będzie komisja budżetu. Myślę, że na tych komisjach możemy spokojnie porozmawiać i podjąć decyzje wspólnie. Także dziękuję za wystąpienie. Proszę pan przewodniczący Piotr Gus.
Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani przewodniczącej. Oczywiście podzielam pani zdanie na temat powiatu i sprzątania. Zauważyłem w tym roku właśnie między świętami a długim weekendem zamiatarka jeździła, bo jeździła nawet przez moją miejscowość, przez Bochotnicę, tylko sprzątali po deszczu, co efekt sprzątania jest troszeczkę inny niż by to było tak zamierzone. Oczywiście widziałem, mieli ciągnął za sobą ten samochód naprawdę dużą przyczepę piachu. Nie wiem, czy sprzątali na terenie miasta, no ale skądś tego piachu musieli nazbierać. Natomiast powiem tak, odnosząc się do tego sprzątania powiatu. Proszę państwa, jeżeli pan burmistrz będzie podpisywał umowę, to musimy naprawdę bardzo rozważnie ją podpisać, ponieważ jeżeli powiat nam przekaże drogę, nie daj Boże, powiedzmy jakieś tam ulewy i pójdzie parę set metrów asfaltu, no to spadnie to na nasze barki. To my będziemy musieli za własne pieniądze samorządowe naprawić. Powiat powie, sorry, jest umowa. My tego nie naprawimy. Natomiast mnie się wydaje, że chyba oni się przyzwyczaili do tego, że my takim właśnie, tak jak pani mówi, społecznym działaniem powodujemy, że sprzątamy po prostu za nich te drogi, ponieważ taki szybciutko podam przykład. W ubiegłym roku było zdarzenie drogowe w mojej miejscowości, gdzie chodnik był zarośnięty i rowerzysta jechał chodnikiem, co prawda nie powinien jechać chodnikiem, ale jechał chodnikiem, bo ruch był duży, zaczepił o to badyle i po prostu przerysował samochód. Dobrze, że nie wpadł pod ten samochód. Decyzja moja jako prezesa OSP była taka, panowie, sprzątamy. Na drugi tydzień, właściwie to była sobota, niedziela, więc poniedziałek, wtorek poszliśmy, posprzątaliśmy za powiat to badyle, odkurzyliśmy, że tak powiem, drogę, popryskaliśmy, chłopcy nawet dwa razy druchowie pryskali i na tym się skończyło. Wie pani, jaką odpowiedź usłyszałem z powiatu? Na jaką wartość mam panu wystawić fakturę za bezprawne zajęcie pasa drogowego? Taką uzyskałem odpowiedź. Więc tak sobie to, że się znam z tym panem, który mi to odpowiedział, to mu tak powiedziałem, niecenzurowane słowa, nie będę tu cytował, bo idzie transmisja na żywo. Powiedziałem, że może byście wzięli parę gadżetów ze starostwa i przyjechali, podziękowali tym druhom za to, że odwalili za was kawał roboty. W tym roku muszę powiedzieć, że przed świętami wielkanocnymi osobiście popryskałem od Badyla odcinek, od remizy do tego pierwszego mostku, które jest w kierunku Kazimierza. Już zaczyna to, że tak powiem, zarastać. I znowu będę prosił druhów, żebyśmy poszli i posprzątali, bo jest to wjazd do naszego pięknego miasteczka. I my, jako mieszkańcy Bochotnicy, jako druhowie, wstydzimy się za powiat. I to, co pani powiedziała o banerze. Jechałem dzisiaj przez miejscowość Łąkoć, gmina Kurów. I tam jest duży baner, że wjeżdżasz na drogę wstydu, drogę powiatu puławskiego, gminy Kurów, mieszkańcy miejscowości Łąkoć. Takie dwa banery dzisiaj widziałem na własne oczy. Także tak to wygląda i myślę, że no nie będziemy czekać, to co powiedział pan burmistrz. Ciężko się współpracuje, ciągle są oszczędności, bo usłyszałem taką odpowiedź. No więc też by chciał, żebyśmy go częściej sprzątali, tak samo jak i Kazimierz. No tylko popatrzmy na ilość turystów, jaka przyjeżdża do Naęczowa, jaka przyjeżdża do Kazimierza. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kowalski, jeszcze pytanie zadać, proszę. Panie burmistrzu, chciałem dopytać, co z uchwałą dotyczącą poprawki tej uchwały dotyczącej wyznaczenia handlu dla rolników. I takie pytanie ogólne dla państwa wszystkich. Moment. Muszę przeczytać SMS-a. A, już jest. Nie, akurat pytanie, z jakiego powodu absencja była tak olbrzymia na uroczystościach poświęcona oddziałowi Orlika? Dziękuję. Żeby dobrze, pani. Do państwa, do pana. To znaczy, nie rozumiem absencja. Co ma na myśli? Chodzi o radnych, o przewodniczącą. Zawsze uczestniczyła. Nie wiem, czy to jest z uwagi na to, że ta grupa polskich obywateli, która przelewała, zresztą tak jak słusznie powiedział pan burmistrz, krew, jest nadal wyklęta. Dziękuję. Bez przesady, panie radny. No, kto uważa i kto chce przyjść, to przychodzi, kto nie, to nie. No,
Myślę, że zawsze są radni. Dostaliśmy, panie przewodniczący, oficjalne zaproszenie. Dobrze, panie Kowalski, już niech pan naprawdę nie robi, wiesz, wielkiego bohatera i w ogóle po prostu naprawdę jest to, wie pan. Każdy ma prawo przyjść, może są sprawy rodzinne, może ma wyjazdy, także wie pan, nie? Także proszę pan, jak pan zrobił, panie Januszu? Ilu uchodźców pan przyjął u siebie? Proszę, panie burmistrzu, ja nie mam mieszkania. Panie Kowalski, przepraszam, panie Kukowia, proszę głosu. Szanowni państwo, takie pytanie i rozliczenie radnych, czy uczestniczą, czy nie uczestniczą, uważam, że to jest każdego jakby indywidualna sprawa. Oczywiście też ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że staram się uczestniczyć w każdej jednej uczestności, która jest organizowana na terenie naszej gminy, naszego miasta. Natomiast bardzo często się zdarza, że pan radny potrafi wypunktować kogoś, że kogoś nie ma, a ktoś był. Bo nie musi się nikt afiszować z tym, stanie gdzieś nawet z tyłu. Myślę, że to każdego jest indywidualna sprawa, tak? Natomiast tutaj ciekawy jestem, czy pan radny we wszystkich też uczestniczy. I tak każdego tylko rozliczać na każdym kroku, myślę, że... Tam, gdzie są uroczystości alkoholowe, niestety nie, bo jestem od 27 panie lat niepijący. Niech pan nie przerywa, panie naszym. Panie Kowalski, niech pan świat zacznie naprawiać najpierw od siebie, a nie od innych. Dzisiaj pan Kowalski otrzymał tutaj właśnie taką nauczkę trochę od sądu i nie wiem, no może będzie miał jakąś nauczkę, może nauczy się w końcu. Nie od sądu, tylko od lokalnej grupy interesu, którzy działają wspólnie. Ja panu nie przerywam, tylko odczytałem dzisiaj wyrok sądu i to było orzeczenie sądu, panie Kowalski. Myślę, że powinien pan sobie to troszkę wziąć do siebie, do serca. Mam nadzieję, że będzie pan czytał również orzeczenie uznające burmistrza Artura Pomianowskiego winnym naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które pan zataił. Wyciąga pan rzeczy, więc ja potrafię zwrócić. Faktem jest taki, że zataił pan bardzo ważny dokument przed opinią publiczną. Nie możemy spotkać się w sądzie, mógł pan to udowodnić. Proszę bardzo, zataił pan. Dziękuję bardzo. Tylko ustalcie z kolegami harmonogram. Tylko niech panu głos, panie Kowalski. Proszę, pan już to nie robi. Co z tym mieszkaniem 50-metrowym dla 40 tysięcy, które mamy spokojnie, tak? Proszę pan Krzysztof Gierat. 800 metrów za nasz mieszkania. Może pan już sprzedał. Dobrze. Ja sobie pozwolę nie odpowiedzieć na pytanie pana radnego Kowalskiego, bo uważam, że pan radny Kowalski jest tu na takich samych prawach jak i ja i uznaję, że ja nie mam prawa pana pytać o powody pańskiego postępowania i działania i nawzajem, że na tym skończę. Jeżeli chodzi o moje pytanie, właściwie to sugestia do burmistrza. Zdaje się, że na poprzedniej sesji, ewentualnie komisji, rozmawialiśmy na temat ewentualnego montażu świateł na przejściu przy... I była tam odpowiedź powiatu na przejściu przy poczcie, ale też mówiliśmy o tym przejściu przy byłych rynkach tam po państwa sklepu, państwa zielińskich w stronę. Odpowiedź powiatu, jak pamiętam, była taka, że oni nie widzą powodu, żeby tam montować tego typu światła, że one niekoniecznie zadziałają, coś w tym musi. Mam taką propozycję, czy nie należałoby właśnie teraz w sezonie, który będzie coraz większy ruch, rzeczywiście chcemy nagrać, nie wiem, dwugodzinny w obydwu kierunkach, jak wygląda ruch właśnie przy przejściu ludzi, głównie w weekendy. Możliwe, że to im da więcej do myślenia, pokaże właściwie, jak to utrudnia ruch raz pieszych i właściwie czasami jest to niebezpieczne, ludzie zaczynają się denerwować. Muszą wyjechać od strony ulicy Wiślańskiej, bo zaczyna być nerwowe. A z drugiej strony, jak niemożliwy jest ruch samochodowy, też i rowerowy, co ciekawsze, przez miasto ze względu na ciągłe przekraczanie jezdni na przejściu dla pieszych. Przy obecnych przepisach to tak naprawdę piesi mają pierwszeństwo i właściwie tam przejazd jest. Może po prostu fizycznie postawić kamerę i nagrać. Mogę powiedzieć, że dzisiaj spotkaliśmy się z kierownikiem z powiatowego dróg i no to nie było takie jednoznaczne, że jest przeciwne. Raczej jeśli gmina by to sfinansowała, to powiat by to zatwierdził.
a rozmawialiśmy też w sprawie jakiegoś zwiększenia bezpieczeństwa w pobliżu piekarni Sarzyńskich. Wiemy, że tam jest takie newralgiczne miejsce, zwężenie chodnika, także współpracujemy z powiatem na tym, żeby to rzeczywiście poprawić. I tak jak powiedziałem, tutaj policja wcześniej jednoznacznie powiedziała, że ta sygnalizacja świetna by pomogła. Powiat nie jest już w tej chwili przeciwny, tylko chodzi o finansowanie. A czy może była też na ten temat rozmowa, czy powiat ma, bo chyba mają takie awaryjne światła, które ustawiają w momentach, gdy jest to konieczne w ławach, daje się to zauważyć. Nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że muszą być właścicielami tego typu świateł. Możliwe, że to trzeba zrobić choćby na próbę, niekoniecznie w najruchliwszych momentach, żeby można było nad tym zapanować, ale może po prostu przeprowadzić taką próbę na żywym organizmie. Okej, porozmawiamy z powiatem na temat tego, czy można by to prowadzić przy okazji jakiejś dużej imprezy na przykład. Dziękuję bardzo. Pan z mieszkańców się tu zwrócił. Już sam się proszę. Dzień dobry, ja mam takie pytanie odnośnie światłowodów, które są układane na terenie Kazimierza i gminy. I czy jest możliwość, żeby miasto, gmina jakoś wymogła na tej firmie, która to robi, jakąś większe zaangażowanie, żeby to włączyć wszystkich mieszkańców, bo na własnym doświadczeniu wiem, że mój dom został pominięty. A dlaczego? No, rozmawiałem z panem projektantem i pan projektant powiedział, że był tam dwa razy, ale mnie nie zastał. No i to był cały powód, że został pominięty. Szczęście było takie, że dodatkowo niechcący udało się im wyprowadzić dodatkowy kabel. Nie wiadomo do kogo i po co. I ten kabel sam do siebie przeciągnąłem. Oni mają to uwzględnić w protokole, ci panowie tam chcieli to pomóc, wykonawcy. Ale wiem, że dużo jest takich osób, które po prostu są nieujęte i do tego nie będzie można wrócić. Bo oni kładą po prostu odpowiednie przewody do odpowiednich budynków i koniec. I więc nic nie robią. Żadnych zapasów tam nie ma nic. I jak będzie wyglądała następna sytuacja, wiem, że są takie osoby, które były pominięte, no to jeżeli już teraz się tego nie zrobi, to już tego nikt więcej nie zrobi. A tym bardziej, że są także posesje, które są niezamieszkałe, na których nie ma jeszcze budynków, a budynki kiedyś powstaną, bo są działki budowlane i też nie będą mieli możliwości przyłączenia się do sieci światłowodowej. Wiem, rozmawiałem z panem burmistrzem, że urząd się stara pomagać tam jakoś ludziom, którzy składają te wnioski, pomaga wysyłać do tego operatora, właściciela tych światłowodów, ale czy jest jakaś możliwość, żeby wymóc na nich to, żeby po prostu podłączyli jak największą ilość ludzi chętnych. Jeżeli ktoś znowu gdzieś tam się nie trafił w domu, akurat projektant go nie spotkał, albo nie chciał spotkać, albo nie znalazł numeru i nie porozumiał się z tym człowiekiem, to ta osoba jest pominięta. Dziękuję. Tak, to ja odpowiem. Niestety na poziomie gminy nie mamy żadnej możliwości wpłynąć na firmę wykonującą światłowód. Przetarg był na poziomie rządowym organizowany, na poziomie krajowym w ogóle. Adresy były wytypowane przez ówczesne Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie listy istniejących adresów bodajże z 2016 roku. Przy czym z niezrozumiałych względów wiele adresów zostało pominiętych. W warunkach przetargu była taka zasada, że wygrywa ta firma, która zaoferuje podłączenie do jak największej liczby adresów z tej listy. I wygrała to firma Fibi, która bodajże 95% tych adresów, podłączenie 95% adresów zaoferowała. Odpowiedź, którą dostałem po interwencji teraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo tam się przeniosła cyfryzacja, nie ma już ministerstwa odrębnego, to padła taka, że nie ma możliwości zmiany tego, będzie następny etap, nie wiadomo jeszcze kiedy i wtedy będą kolejne podłączenia. Super. Dziękuję. Proszę pani Magdalena Sapała. Ja chciałam nawiązać do tego, co pan Samcik, tego problemu, który pan Samcik poruszył. I tak z naszego podwórka również chciałam powiedzieć, że też zostałam pominięta w przyłączu światłowodowym, ale bardzo duża część gminy również, w większości są to domy, mieszkania w miejscowości Wierzczyzna, Cholewianka. Pani Dorota Głos i pani Małgorzata Rogalna bardzo zaangażowały się w stworzenie takiej listy. I
tak i pan przewodniczący, oczywiście pan przewodniczący i pan burmistrz też byli obecni na takim spotkaniu roboczym, które odbyło się w Jeziorszczyźnie. I na tym spotkaniu ustaliliśmy, że sporządzimy pismo, gdzie zebrane będzie większość osób zainteresowanych, a nie podłączonych, nie uwzględnionych w wyżej wymienionym projekcie. I przy najbliższym możliwym rozdaniu środków finansowych, czy też właśnie w kolejnym projekcie będą te miejscowości, te miejsca uwzględnione. I liczę, że jak najszybciej powstanie właśnie, przepraszam, powstanie takie nowe rozdanie i nowy projekt, powstaną nowe przyłącza. Tutaj mieszkańcy działają też na własną rękę i grupowo, jak najbardziej w tym temacie. Dziękuję bardzo. To jeszcze ja może dodam, że my monitorujemy w tej chwili wszelkie dofinansowania. Jeśli pojawi się takie dofinansowanie, które umożliwi gminie zdobycie pieniędzy na chociażby położenie światłowodu, to gmina też będzie chciała z tego skorzystać, tak żeby w ramach inwestycji gminnej zapewnić taki dostęp. Ale na razie takich dofinansowań nie ma, ale zapowiadają, że mogą się pojawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Nieradko, proszę. Czy można prosić w takim razie, bo jak rozumiem, to jest stworzone, tego typu lista jest stworzona jak na razie dla dwóch miejscowości? Nie, panie Krzysztofie. Do pani Małgorzaty Rogalnej zgłaszały się również osoby spoza tych miejscowości. Rozumiem, to prośba taka, trzeba by było tego typu ogłoszenie dać na stronach urzędu, żeby rzeczywiście wszyscy mieszkańcy w gminie wiedzieli, że jest stworzona tego typu lista i żeby była taka możliwość, żeby każdy mógł się dopisać, bo tych zainteresowanych z tego, co sam się orientuje, jest dużo więcej. Również z miasta, co ciekawsze. W mieście też wiele słucham. Żeby znaleźć zapis ilości po prostu. Tak, dokładnie, żebyśmy my jako gmina mieli określoną ilość obecnych chętnych, to już byłoby dużo. Okej, to jest robione jako inicjatywa mieszkańców, natomiast oczywiście porozmawiamy na ten temat, a tak jeszcze dla Państwa informacji, Urząd Miasta i Gminy również, Urząd Miasta również nie jest podłączony w ramach tego projektu. Proszę, pan radny Rybczyński. Szanowni Państwo, ja chciałem zachęcić do działań interwencyjnych właśnie w tej sprawie, bo to jest ten czas, że można coś po prostu sobie załatwić. Na przykładzie Palchatki kilka lat temu był kładziony też światłowód, który przebiegał przez Palchatkę, gdzie było zapewnienie takie, że mieszkańcy będą mieli bezpłatny wtedy dostęp do internetu. Powiem, że nikt tego nie miał i nie ma. I jeśli się tego teraz nie załatwi, zakończy się inwestycja i będziemy czekali nie wiadomo na co. Także ja bym tutaj wspierał i podpowiadał, żeby pisać petycję w imieniu mieszkańców, ale tutaj ze strony urzędu też myślę, że powinny być jakieś interwencje. Nawet łącznie do ministerstwa, do inwestora, krótko mówiąc. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani Magdalena Sopowa. Widziałem pani nam. Proszę panią Żygalski. Ja chciałbym może uzyskać od Państwa radnych odpowiedź w zakresie tego moich interpelacji. I tutaj jeszcze jedna uwaga, panie Krzysztofie, te pytanie nie było ode mnie, tylko od konkretnego mieszkańca, który był zaangażowany w organizację, ale to już jest tak na marginesie. Ja po prostu powiedziałem to, o co mnie ktoś poprosił. Chyba to nie jest zarzut. Być może tak odbieracie, ale mam pytanie również do pana. Czy jest taka możliwość, to co znajduje się w moim uzasadnieniu do wniosku, żeby pewne kwestie nie na zasadzie rewolucji, ale wykorzystać i porozmawiać. W tym roku już się pewnie nie da, może od przyszłego roku, bo będzie tak, że zima zleci, od przyszłego roku znów nie zajmiemy się tym, co daje pieniądze. Złożyłem cztery oferty, czy sugestie, żeby tym zająć się odnośnie handlu, regulacji Meleksów i tak dalej, która żadna nie odbiera żadnemu podmiotowi dotychczasowych praw. Jedynie uregulowanie kwestii finansowych. To jest moje konkluzja, pytanie.
Jeżeli ktoś ma ochotę odpowiedzieć. Radnemu są, jak mówiłem, są komisje, te na kurczę spokojnie na komisjach i będziemy o tym dyskutować i rozmawiać. Dziękuję bardzo, pan zastępca, chyba do widzenia. Chcę zabrać głos jeszcze? Nie. Nie, no. Tylko w kontekście ja jestem przekonany, ja rozmawiam z radnymi, którzy przychodzą na spotkania i rozmawiamy o możliwości działania w mieście i bardzo intensywnie są te wszystkie, również propozycje pana Janusza Kowalskiego dyskutowane. Wielu radnych ma swoje propozycje rozwiązań. Natomiast, bo ja usłyszałem wcześniej, że pan radny złożył ofertę, nie złożył żadnej oferty. Natomiast co do handlu, musimy, proszę państwa, pamiętać o podstawowej różnicy między pasem drogowym a działkami. Działki możemy w przetargu dawać w dzierżawę. Pas drogowy to jest decyzja o zajęcie pasa drogowego na podstawie ustawy o drogach publicznych. Tam są ścisłe zasady. Jedyne, co rada może de facto regulować, to są stawki za zajęcie tego pasa drogowego. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy chciałbym jeszcze głos? Ja chciałbym się odnieść. Krótko, panie Janusz. Panie burmistrzu, złożyłem wniosek dotyczący regulacji handlu na działce. Przy poczcie złożyłem wniosek o regulację postoju Meleksów przy CPN-ie. Otrzymałem odpowiedź wymijająco z pewnym sygnałem nadziei, że to będzie brane pod uwagę. Nie było dyskusji na temat konkretnych stanowiska radnych w tej sprawie, bo rozmawialiśmy i nie słyszałem, jeżeli ktoś jest w stanie mi powiedzieć, jakie propozycje państwa radnych były, to ja słucham. To z góry przeproszę, ale ja nie widziałem takiego. Jeżeli pan wie, który radny jakie propozycje składał publicznie, czyli na posiedzeniach, to bardzo proszę to powiedzieć, bo ja nie wiem, nieoficjalne spotkania nie interesują mnie. Dziękuję bardzo, pan Żegowanka, proszę. Ja ci wyłączyłem teraz. Włącz go. A propos, panie burmistrzu, miejsc handlowych w pasie drogowym. Ja tu chcę przekazać uwagi osób, które handlują. No, czują się niektórzy troszkę źle potraktowani, bo tak, jedni występują w przetargu i tam ile wylicytują, tyle jest, a stawki dochodzą do takich do czasami horrendalnych kwot, że nieraz za głowę się łapiemy. Z kolei w pasie drogowym okazuje się, że ktoś dostaje stragan i to są kwoty znacznie niższe. I przy tym to, czym te osoby mówią, no tak, myśmy prosili, żeby tu zrobić stragan, tam stragan, nie, są wolne miejsca, proszę wystąpić w przetargu na małym rynku i słusznie. Tymczasem miejsca na małym rynku nie są wszystkie wykorzystane, a okazuje się, że ktoś dostaje miejsce w pasie drogowym. I to po prostu do nas, do radnych przekazują osoby zainteresowane i ja to po prostu powtarzam w tym momencie. Proszę zwrócić na to uwagę, że no, czyni to takie podejrzenia, jakieś tam znajomości, nieznajomości itd., itd. A my powinniśmy unikać tego. Ja oczywiście wierzę w dobrą wolę, ale proszę to brać pod uwagę, że jednak zawsze powinniśmy na początku sezonu przemyśleć sposób, w jaki będziemy to wydzierżawiali, żeby te zasady były jasne, klarowne, żeby nikt potem nie zarzucał nam, urzędowi, radnym, że my tego nie widzimy, że coś, że nie reagujemy, no, że pan burmistrz może coś po znajomości. No nie, po prostu muszą być te zasady jasne. I ja tylko o to apeluję. Dziękuję bardzo. Widzimy ten problem na dzisiaj ze względu na to, że są ustawowo ograniczone, czy w rozporządzeniu stawki za metr kwadratowy przy zajęciu pasa drogowego, to w zasadzie jedynym takim rozwiązaniem ad hoc jest zablokowanie fizycznie miejsc, w których potencjalnie mogłoby być zajęcie pasa drogowego i wtedy po prostu nie możemy takiego zezwolenia udzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Widzę, że nie ma pytań. Przechodzimy, proszę państwa, do kolejnego punktu. Punktu 9 dzisiejszej sesji: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami.
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierz Dolny. I tu proszę Państwa na autopoprawkę. Temat ten był przerabiany na komisjach. Opinie komisji są pozytywne. Także proszę Państwa tu już do podejmowania konkretnych czynności, czyli proszę, abyście Państwo dzisiaj przycisk kworum. Proszę jeszcze chwilkę poczekać. Mamy jakieś tu problemy techniczne, ale zaraz. Proszę bardzo Państwa o naciśnięcie przycisku kworum. Pan Maszek Dołęga. Proszę o kworum. Przystępujemy za chwileczkę do głosowania. Proszę Państwa o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 głosów za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujący się. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Kazimierz Dolny a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Warszawie, dotyczącego zasad prowadzenia prac utrzymanych na terenie gminy Kazimierz Dolny. Tu również stanowisko komisji było pozytywne, także proszę Państwa o kworum za chwileczkę. Proszę o kworum teraz. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Proszę o zagłosowanie nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kazimierz Dolny. Tu pewnie pani skarbnik chciałaby nam powiedzieć słówko. Proszę bardzo. Proszę Państwa, dostaliście Państwo dzisiaj autopoprawkę do zmian w uchwale budżetowej i ta sama autopoprawka dotyczy zmian wieloletniej prognozy finansowej. Autopoprawka w uchwale budżetowej, bo może od razu omówię obydwie, dotyczy tego, że dostaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów zwiększające kwotę dotacji subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli. I jest to kwota 148 359 zł. Ona jest prowadzona po stronie dochodów, jak i wydatków. I ta sama sytuacja dotyczy wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie inne zmiany były omówione już na komisji, także nie ma innych zmian. Natomiast to pismo przyszło do nas kilka dni temu, nawet nie kilka dni temu, ja to wczoraj to ściągnęłam ze strony i od razu wprowadzamy to do budżetu. Także z mojej strony, jeśli chodzi o zmiany WPF-u czy zmian w uchwale budżetowej, to byłoby tyle. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli ma pytań, proszę Państwa radnych o kworum. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. 15 głosów za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu 12 dzisiejszej sesji, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Kazimierz Dolny na rok 2022. Było omawiane, tak, komisja tutaj ocenili pozytywnie, także proszę Państwa o kworum. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 15 głosów za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 27, łamane przez 204, łamane przez 201 w sprawie udzielenia poręczenia Dariusz Posiad, Biuro Przygotowania Projektów i Zarządzania Funduszami UE. Tutaj było... Czy Pani skarbnik, że chcecie powiedzieć słowo, bo nie musi... O tym na komisjach nie mówiliśmy wprawdzie, ale już Pani, ale Pani może to słowo powiąże. Uchwała ta dotyczy tylko punktu, paragrafu pierwszego, punkt tam drugi. Chodzi o przedłużenie poręczenia do dnia 30 września. Mieliśmy do końca maja, teraz mamy do 30 września, a to dlatego, że
Urząd Marszałkowski zgodził się na przedłużenie realizacji projektu o kolejne 4 miesiące. I to tylko ta zmiana dotyczy terminu. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, proszę Państwa radnych o naciśnięcie przycisku kworum. Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu uchwały. Proszę Państwa o zagłosowanie. 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Proszę Państwa, i tak w bezpieczny sposób dotarliśmy, proszę Państwa, dzisiaj do zakończenia 40. sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Zamykam dzisiejszą sekcję Rady Miejskiej. Proszę liczyć z sesją. Zamykamy sesję Rady Miejskiej. Zamykam sesję miejską w Kazimierzu Dolnym. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję Państwu za dyskusję. Do widzenia Państwu. Tak, to rozumiem.